Siemanko, witam was na kanale Artur Wilanowski, ze mną Góral, siemanko. Siemanko, siemanko. Piąteczka. Dzisiaj w narożniku jesteś i powiedz, jak emocje, biorąc pod uwagę, że często słychać, że emocje są większe, gdy jest się w narożniku, aniżeli w walce. Znaczy powiem, no wiadomo, no tutaj perspektywa tego, że no w narożniku to my jesteśmy też oczami zawodnika. Gdzieś tutaj brak kondycji zadziałał no, niestety u Michała. No ale pokazał, myślę, się z dobrej strony, no tutaj no, z Kruszyną też dużo szczęścia, że tam sobie połamał Kruszyna rękę, no ale jako debiut myślę, że zaliczył udany, popracować tylko i wyłącznie nad kondycją i tyle. No a z mojej strony, no co, no całkiem inna perspektywa, no dziwnie się czułem, bo jestem w sumie pierwszy raz na Gromdzie, w której nie walczę, nie? I dla mnie było to po prostu troszeczkę inne doświadczenie, no gdzieś pozazdroszczę chłopakom zdrowia, że jeszcze tutaj oddają, no bo ja jeszcze swojego zdrowia gdzieś jeszcze nie naprawiłem, ale myślę, że w przyszłym roku wszystko się wyjaśni i po prostu gdzieś o swoje zdrowie zadbam i myślę, że jeszcze będziemy działać tutaj, więc jak najbardziej będę. Jeśli dobrze kojarzę, to tam właśnie był problem z nogą, czyli jest to skomplikowana sprawa. Jak to wygląda? No kwestia, no może, no niestety, ale muszę zrobić sobie operację nogi. No niestety mam zerwane wiązadła krzyżowe i pękniętą łękotkę, ale no mówię, no muszę to zrobić. Tylko po prostu też muszę znaleźć na to czas i wiadomo, bo rodzinę też trzeba utrzymywać czy cokolwiek, no na gorąco tego też nie można tak sobie wszystkiego zrobić. Muszę zadać też to pytanie odnośnie Huntera. Jakiś czas temu można było widzieć, że jakieś wasze potyczki, powiedzmy słowne, ale i nie tylko, na Prime Show MMA, i to było już jakiś czas temu. Czy wy już ten konflikt jakkolwiek zażegnaliście? Zostało to, mi się wydaje, że zostało to zażegnane na gorąco, gdzieś tam porozmawialiśmy i tak dalej, to zostało wyjaśnione, mi się wydaje, że na gorąco. Nie uważam, żebym miał coś do niego czy cokolwiek, więc po prostu co ma być, to będzie. No, jakby mielibyśmy się gdzieś tam sprawdzić czy cokolwiek, no to też się możemy sprawdzić, bo dla mnie to nie problem czy cokolwiek, ale no, mówię, no nie mam jakiejś tam złości czy cokolwiek w stosunku do niego, więc każdy niech idzie swoją drogą i tyle. To jeszcze zapytam o Remiego. Z Remim też już, powiedzmy, to wszystko na tej samej stopie co z Hunterem? Nie, z Remim nie miałem okazji rozmawiać. Mi się wydaje, że nie będziemy rozmawiać, bo mówię, bo nie ma chyba nawet jakiegoś tamkolwiek sensu czy cokolwiek. No. No, wiadomo, jak było czy cokolwiek. No, moim zdaniem po prostu sam po prostu zrezygnował z pojedynku ze mną i tyle. No właśnie to było dziwne, że mieliście walczyć, potem była taka zmiana nagła. Właśnie to było spowodowane Remim, czy bardziej Mariusz Grabowski? Nie wiem, znaczy nie wiem. No, włodarze mówili mi po prostu, że to z jego strony, a jak było faktycznie, to też tego nie wiem, tak? No i tyle, no. Okej, w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć zdrowia, bo tak naprawdę właśnie byłem ciekaw, kiedy będziemy mogli cię zobaczyć, czy już właśnie z tą nogą jest trochę lepiej, ale tak jak mówisz, no to trzeba na pewno wyleczyć, bo już wtedy wychodziłeś w ostatniej walce z tym problemem, chyba po walce z Małpą tak naprawdę. No tak, no wychodziłem po walce, problem nastał w walce z Małpą, a wyszedłem dalej, żeby się spróbować swoich sił. No niestety, no stabilizacji nogi nie ma, no nie ma co tu się oszukiwać, nie ma co wychodzić, póki nie będzie pełnego zdrowia. Dobra. Dzięki wielkie. Zdrówka. Dzięki.